Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie i gorąco na kanale Board Games TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś chciałbym Wam przedstawić grę dla tych najmłodszych graczy, czyli kolejną grę z serii Pink Frog, Głowa w chmurach. Głowa w chmurach jest to gra zręcznościowa dla dzieci od 4 roku życia. Gramy w około 15 minut, także będzie to szybka gra zręcznościowa, więc zobaczcie, jak prezentuje się gra na stole, co gra oferuje, no i oczywiście na koniec moja ocena tejże gry. Zapraszam Was serdecznie. Dobrze, jesteśmy przy stole, omówimy teraz zasady gry Głowa w chmurach. Jak widzicie, musimy przygotować takie oto drzewo. Po złożeniu tego drzewa na każdym poziomie będziemy musieli umieścić odpowiedni kolor liści. Na samej górze umieszczamy liście zielone, po środku pomarańczowe, na samym dole umieszczamy liście czerwone. Na tych liściach mamy wartości punktowe. Oczywiście im wyżej liść się znajduje, tym większe punkty otrzymamy. Teraz każdy z graczy otrzyma nogi żyrafy, które umieszcza na podstawie drzewa oraz głowę, którą trzyma obok siebie. Pozostałe elementy segregujemy zgodnie z kształtem, no i bierzemy kostkę i możemy rozpocząć rozgrywkę. Zaczyna gracz, który ma najdłuższą szyję i gracz bierze, rzuca kostką i sprawdza, jaki element został wylosowany. Na dodatek na takiej kostce mamy również informację, niestety po angielsku, jaki to jest rozmiar, czyli jeżeli jest to large, czyli bierzemy duży, jeżeli small, bierzemy mały, to też również jest odwzorowane takimi mniejszymi grafikami i gracz bierze taki element, następnie umieszcza na nogi swojej żyrafy w taki sposób, aby nie przewrócić. No i kolej przychodzi na kolejnego gracza i kolejny gracz robi dokładnie to samo. Kiedy kolejne elementy będziemy dokładali, możemy dokładać je w dowolny sposób, w taki sposób oczywiście, aby taka żyrafa nam się nie rozpadła. No i kiedy umieścimy kolejne elementy, możemy w dowolnym momencie stwierdzić, że jednak chcemy umieścić już naszą głowę na naszej żyrafie. Oczywiście staramy się, żeby ta żyrafa była jak najwyższa. I naszym celem jest to, aby jej pyszczek sięgał jakiegoś poziomu drzewa. Jeżeli pyszczek sięga, oczywiście nie musi dotykać tego liścia, po prostu gracz bierze liść z tego poziomu, jeżeli nie ma, no to niestety musi budować dalej. Bierze, umieszcza ten żeton zakryty przed sobą, nie pokazuje innym graczom. Następnie wszystkie elementy, które tworzyły żyrafę, odkłada z powrotem do puli wspólnej i będzie budował ponownie żyrafę od nowa. Co się stanie, kiedy gracz przewróci swoją żyrafę? Będzie musiał niestety stracić jeden element i będzie mógł tą żyrafę odbudować. Na dodatek, jeżeli gracz niestety przewróci żyrafę innych graczy, to jeszcze dodatkowo będzie musiał oddać po jednym elemencie tym graczom, którym przewrócił taką żyrafę. I gramy do momentu, kiedy wszystkie liście z drzew zostaną zebrane i wtedy gracze odwracają liście i liczą, ile w sumie mają tych punktów i gracz, oczywiście ten, który ma ich najwięcej, wygrywa grę. W chmurach to naprawdę przyjemna gra dla dzieciaków, dla tych najmłodszych dzieciaków, takich 4 plus 5-6 lat. Naprawdę, jeżeli szukacie takiej gry, to myślę, że już tutaj możecie się nad nią zastanowić. Dlaczego? Przede wszystkim gra jest wykonana bardzo fajnie, jest przyjemnie, wykonana z takiej pianki te elementy żyrafy. Te drzewo też jest w 3D, więc też jeżeli coś jest w grach w 3D, to dzieciaki zawsze są zachwycone. Kostka też jest duża, bardzo dobrze tam wszystko widać na tej kostce. No i oczywiście najgorsza rzeczą, jaką w tej grze jest wykonanie, to jest pudełko. Oczywiście może niektórym to się podobać, niektórym nie. Mi się to akurat nie podoba. Mogłoby to być bądź w standardowym kwadraciku, albo prostokącie, a tak to po prostu mamy taką krzywiznę i to tak na sami nie wiadomo, jak to wsadzić w półkę, w regał. Ale no mówię, to już jest takie czepianie się jednak. Fajnie by było, żeby to było jakieś normalnych wymiarów. Same zasady gry są bardzo prościutkie. Nauczymy dzieci dosłownie chwilę. Tam są dwie, trzy reguły, które dzieciaki muszą zapamiętać, czyli po prostu rzucają kostkę, dokładają, ewentualnie starają się nie rozwalić tej swojej żyrafy. I tyle. Oczywiście zbierają, starają się stworzyć jak najdłuższą szyję i to jest bardzo fajne. Tutaj dzieci się skupiają, mamy tutaj właśnie, uczą się skupienia, takich umiejętności manualnych,
Oczywiście też jest duży plus, że ta gra nie jest na czas, tam nie ma żadnej klepsydry, więc nie ma jakiejś presji czasu, to też jest duży plus, jeżeli chodzi właśnie o takie gry dla najmłodszych graczy. Pomimo tego, że tutaj mamy 15 minut na pudełku, to oczywiście te sprawniejsze dzieci, starsze, takie 6-7-latkowie, myślę, że się w takim czasie zmieszczą, jednak takie 4-5-latkowie, trzeba im dać troszeczkę więcej czasu, bo wiadomo, te dzieci troszeczkę już bardziej starają się dokładnie to postawić, powoli to ustawiają, więc myślę, że tak 5-10 minut możemy sobie doliczyć do czasu. Gra jest od 2 do 4 graczy, taki standardowy zakres graczy. Oczywiście nie ma tu jakiegokolwiek znaczenia, ile w osób gramy. Tak naprawdę tutaj każdy buduje swoją żyrafę. Może przy większej ilości osób jest większa szansa, że możemy potrącić taką żyrafę przeciwnika i troszeczkę mieć jakieś za to karę. Niemniej jednak gra jest bardzo ładnie wykonana, są bardzo fajne elementy, fajnie się w to gra, jest bardzo szybciutka, łatwa w nauce. Dzieci na pewno się przy tej grze będą świetnie bawiły, zwłaszcza te najmłodsze planszówkowicze nasi chętnie będą tutaj do tej gry wracali. Naprawdę głowa w chmurach, przyjemna gra dla dzieciaków. My polecamy, wydawnictwo w Pink Frog stworzyło fajną kolejną grę właśnie dla tych najmłodszych graczy. Także głowa w chmurach, warto się zainteresować. Także dzięki serdeczne, że dotrwaliście do końca. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby otrzymywać powiadomienia. Dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał się materiał. Skomentujcie, jeżeli chcecie coś mi powiedzieć. No i dodatkowo zapraszam Was na koniec, jak zwykle, do sklepu planszownia.com.pl, gdzie możecie skorzystać z tego oto właśnie kodu rabatowego o wartości 2%. Także zachęcam serdecznie na zakupy, a na dziś to koniec i do następnego. Cześć.